Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Zapadła decyzja urzędników w sprawie planowanej budowy bloku na osiedlu Rzeczypospolitej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych przedstawiła plan remontowy na ten rok. Sprawdzamy, czy na Ratajach powstanie dawno zapowiadane osiedle mieszkaniowe TBS. Zapraszam. Jest odpowiedź miasta w sprawie budowy wieżowca na osiedlu Rzeczypospolitej. Urzędnicy nie zgadzają się na budowę w tym miejscu tak wysokiego budynku, ponieważ nie pozwalają na to tak zwane średnie parametry oraz cechy zabudowy i zagospodarowania terenu. 10 lutego miasto wydało decyzję odmowną w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, o którą wnioskowała pracownia architektoniczna Insomnia. Zdaniem urzędników budynek znacząco odbiega od parametrów sąsiedniej zabudowy i znajduje się w tak zwanej kontrolowanej sieci gazowej. Średnie parametry dla tej lokalizacji zostały w tym wniosku przekroczone. Oczywiście to jest decyzja nieostateczna, w związku z powyższym inwestorowi przysługuje prawo do odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeszcze takie odwołanie nie wpłynęło do SKO. Do urzędu nie wpłynął także wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla niższego bloku, jednak urzędnicy spodziewają się któregoś z tych dwóch scenariuszy. W przypadku niższego, pięciokondygnacyjnego bloku warunki mogłyby zostać wydane. Zakładając to, co wynikało z analizy, to gdyby przyjąć spełnienie warunków określonych w tej analizie, to oczywiście sąsiedztwo dla zabudowy jest na tej nieruchomości, która już w tej chwili jest zabudowana, to trzeba pamiętać. W związku z powyższym trudno jest mówić, że obecnej zabudowy nie można zastąpić nową. I może nie przeszkodzić nawet sąsiedztwo parku Rataje, bowiem plan dla parku przewiduje możliwość zabudowy usługowej. Usługa na przykład towarzysząca parkowi mogłaby w tym miejscu zostać zrealizowana, bądź też na przykład jakiś inny pomysł na gastronomię lub też handel. Wiemy, że była piekarnia, może nowy pomysł na piekarnię w nowym standardzie. Zablokować budowę może teraz wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spółdzielnia chce wystąpić z wnioskiem o wywołanie planu zagospodarowania dla tego rejonu, który pozwoli nam utrzymanie w obecnym stanie tych usług, które tam są. W sprawę zaangażował się radny miejski Grzegorz Jura. Pismo do Urzędu Miasta było odpowiedzią na jego interpelację. Radny poprosił już Miejską Pracownię Urbanistyczną o wydanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan miejscowy zostaje wywołany, wtedy te wszystkie procedury muszą być wstrzymane o wydawanie warunków zabudowy, więc to już nawet samo wywołanie planu spowodowałoby, że inwestor, przedsiębiorca nie otrzymałby warunków zabudowy dla tej czy dla jakiejkolwiek innej koncepcji. W planie najbliższej sesji Rady Miasta, która ma odbyć się 28 lutego, nie ma informacji o głosowaniu w tej sprawie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych przedstawiła plan remontów na 2023 rok. Sprawdzamy, gdzie wymienione zostaną windy, gdzie prowadzone będą prace dociepleniowe, a gdzie odnowią balkony. Powoli zbliża się wiosna, a wraz z nią sezon remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Remonty dotyczyć będą wszystkich osiedli, choć ich zakres będzie różny. Pierwsze ruszą w marcu, a wśród nich będzie m.in. wymiana wind. Na terenie Rataj, Hartowa i Żegrza w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Młodych w Poznaniu w tym roku będą przeprowadzane takie remonty jak wymiana dźwigów osobowych. Te remonty będą m.in. na osiedlu Piastowskim, Lecha Czecha, Tysiąclecia, Stary Żegrze oraz Orła Białego. Remonty balkonów prowadzone będą z kolei na osiedlu Armii Krajowej, Tysiąclecia i Orła Białego. Ważną inwestycją będzie także wymiana dociepleń ścian szczytowych niektórych bloków. Te prace prowadzone będą na osiedlu Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej oraz Rzeczypospolitej. Poważnym przedsięwzięciem w tym roku będzie także wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych na osiedlu Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych. Oprócz tego docieplony zostanie wieżowiec. Natomiast takim największym, najbardziej spektakularnym remontem będzie termomodernizacja wieżowca numer 4 na osiedlu Orła Białego i ten remont będzie połączony z wymianą kolorystyki elewacji budynku. Ze szczegółami remontów zaplanowanych na 2023 rok na ratajskich osiedlach można zapoznać się na naszej stronie internetowej oraz na profilu RTK na Facebooku.
W weekend na ulicy Unii Lubelskiej spłonął samochód marki Ford Focus. Doszło najprawdopodobniej do podpalenia pojazdu zaparkowanego tuż przy ulicy. Problem źle zaparkowanych samochodów na Unii Lubelskiej jest powszechnie znany. Brakuje tu miejsc parkingowych. Jeszcze w poniedziałek spalony samochód stał w miejscu, w którym spłonął. Straż Miejska ustaliła właściciela pojazdu. Z informacji, jakie strażnicy uzyskali od właścicielki samochodu, okazuje się, że doszło do podpalenia z soboty na niedzielę w nocy. Sprawę oczywiście wyjaśnia policja. Samochód został wczoraj przewieziony na parking strzeżony na zlecenie właściciela samochodu. I to należy tutaj podkreślić. Nie na zlecenie Straży Miejskiej czy policji, na zlecenie właśnie właściciela samochodu. I tak powinno się postępować w każdym przypadku, kiedy samochód na przykład uczestniczy w jakimś zdarzeniu drogowym. Kolizji, jest rozbity, niesprawny. Nie pozostawiamy go na miejscu postojowym, przy drodze, tylko albo trafia do mechanika, albo na parking strzeżony. Powiedzmy o tym konkretnym też miejscu, no bo tam ludzie samochody zostawiają w niedozwolonych miejscach, ponieważ nie ma miejsc parkingowych, ale no to jest problem, który powraca na Unii Lubelskiej. To nie tylko problem Unii Lubelskiej, miejsc parkingowych brakuje w całym mieście. Te problemy widzimy w zgłoszeniach do dyżurnych Straży Miejskiej. Codziennie to są dziesiątki, jak nie setki takich właśnie zgłoszeń, interwencji i te problemy, no są, one występują, są po prostu powszechne. Nie w ścisłym centrum miasta, jak to było kiedyś, ale na terenie już całego miasta, każdego osiedla, wszędzie mieszkańcy borykają się właśnie z takimi problemami. Co nie oznacza, że w tym miejscu te samochody stać powinny, ponieważ nie powinny. Przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują na terenie całego miasta i nie tylko w Poznaniu, w całej Polsce, także należy je przestrzegać. Sytuacja mieszkaniowa młodych osób nie jest godna pozazdroszczenia. Ceny mieszkań są wysokie, a najem także nie należy do tanich. Rozwiązaniem mogą być osiedla budowane przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jedno z nich miało powstać na Ratajach, ale jak dotąd budowa nie ruszyła. Postanowiliśmy sprawdzić, czy w ogóle dojdzie do niej w przyszłości. W ostatnim czasie dużo dzieje się wokół Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z jednej strony krytykowane jest za podwyżki czynszów w swoich blokach, z drugiej strony TBS buduje nowe osiedle na Strzeszynie. Ale tutaj od kilku lat nie dzieje się nic. To teren położony pomiędzy szpitalem imienia Józefa Strusia i kompanią piwowarską. Już w 2021 roku pojawiły się zapowiedzi, że powstanie tu duże osiedle z mieszkaniami na wynajem w przystępnych cenach. Od tamtego czasu jednak niewiele się wydarzyło, a mieszkań nadal brakuje. Ten teren na Żelaznej my już jakby przygotowaliśmy nawet przed momentem wniesienia aportem do spółki tego gruntu. Postanowiliśmy dowiedzieć się, kiedy może ruszyć ta budowa. W przyszłym roku pozwolenie na budowę, przetarg i myślę, że powinniśmy wystartować, rozpocząć budowę. Teren został przekazany przez Radę Miasta pod budowę we wrześniu 2021 roku. Obecnie trwają prace związane z konkursem architektonicznym. W tej chwili przygotowujemy założenia do konkursu architektonicznego. Czy mamy wstępną koncepcję i teraz nasze założenia, co byśmy chcieli, jakby to miało wyglądać. W tym roku na pewno ogłosimy i na pewno rozstrzygniemy ten konkurs architektoniczny. Według wstępnej koncepcji miałoby tu powstać 12 bloków mieszczących łącznie 411 mieszkań. Oprócz lokali handlowych na parterze wybudowane mają zostać dwa piętrowe garaże. Jednak jeśli mieszkania powstaną, nie zostaną objęte programem najmu z dojściem do własności. Będzie to tradycyjny najem z kaucją. Warunek jest taki, że trzeba 20% kosztów budowy wpłacić jako partycypację. Partycypacja to jest wkład w to mieszkanie, ale to są pieniądze, które są zwrotne. W momencie, jeżeli się najemca wyprowadza z tego mieszkania, dostaje z powrotem tę partycypację, którą wpłacił. Oprócz tego obowiązywać będzie także kryterium zarobkowe, które jest obecnie ustalane. Według informacji podanych przez PTBS od maja wysokość czynszu za metr kwadratowy wyniesie 37,75 zł, co w przypadku mieszkania o wielkości 56 metrów kwadratowych oznacza czynsz w wysokości 2130 zł. Opłata ta nie uwzględnia kosztów energii i wody.
Myślę, że te dwa dni rzeczywiście pokażą, że warto stawiać na bieg. Wystartowała ogólnopolska konferencja biegowa Game Changer na rynku imprez biegowych. Czas na zmiany. Ta dwudniowa impreza organizowana jest po raz dziewiąty, wcześniej na Uniwersytecie Ekonomicznym, a w tym roku po raz pierwszy nad Maltą. Konferencja dotyczy tego, co dzieje się na rynku imprez biegowych i tego, co musi się na nim zmienić. Tak, żeby przygotowywać się do kolejnych imprez z uwzględnieniem tych wyzwań, które stoją przed środowiskiem biegowym, a tych wyzwań jest sporo, bo jest to między innymi organizacja imprez w warunkach rosnącej inflacji, organizacja imprez po pandemii. Chodzi przede wszystkim o to, że coraz mniej osób bierze udział w imprezach biegowych. Troszeczkę nam ta frekwencja nie tylko w samym Poznaniu, ale w ogóle w całej Polsce, i to jest bardzo ciekawe, spada, a w biegach długodystansowych w Europie niestety dla nas nie, czyli coś jest nie tak i my też nie wiemy w tym momencie, co jest tego powodem. Uczestnicy konferencji biorą udział w 6 panelach dyskusyjnych, podczas których każdy będzie miał możliwość wypowiedzenia się. Uczestnikami konferencji są przede wszystkim dyrektorzy imprez biegowych z całej Polski. Chcemy właśnie o tym podyskutować, jak siły konsolidować, jak szukać nowych rozwiązań, jak szukać pewnych oszczędności kosztów, jak tworzyć wartość dla klienta, dla biegacza. Zmiany w Poznaniu już wdraża POSIR i planuje kolejne. Poznański półmaraton i maraton od 2015 roku stara się właśnie te rozwiązania ekologiczne, czy podając tą poznańską kranówkę, w biodegradowalnych kubeczkach podajemy na punktach żywieniowych wodę czy inne napoje izotoniczne, a dziś dzięki tej współpracy z Wartą chcemy jeszcze dokładać tą cegiełkę. Delikatnie mogę zdradzić, że być może wspólnie z zawodnikami będziemy też coś sadzić. Organizatorzy konferencji chcą wypracować koncepcje i stanowiska, które wdrożą w swoich miastach, ale chcą je także przekazać Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki oraz rządowi. Zawsze jest tak, że dwie strony wnoszą coś do współpracy. My wiemy, co moglibyśmy wnieść i chcielibyśmy, aby ta nasza wartość była dostrzeżona i aby PESLA również dołożyła tą swoją rękę symboliczną do współpracy, abyśmy razem w tych trudnych czasach swoje wysiłki konsolidowali i kreowali jeszcze lepsze imprezy sportowe. Uczestnicy konferencji w piątek, 17 lutego, wezmą także udział w zawodach biegowych nad Maltą. Dziś wybiorą się na lodowisko. Jedność, wolność, zwycięstwo. Tak nazywa się patriotyczny koncert integracyjny. Odbędzie się 26 lutego w Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha, w rok po wybuchu wojny w Ukrainie. Artyści ukraińscy, polscy, białoruscy i kazachscy wyrażą swoje wsparcie oraz szacunek dla obrońców Ukrainy. Więcej o wydarzeniu opowiedziała nam Juliana Barska, organizatorka koncertu. W naszym koncercie przyjmują udział bardzo utalentowani artyści z różnych miast Ukrainy, a także Polacy, Białorusi i Kazachowie. Wstęp jest bezpłatny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi zobaczyć każdego z Was, ale Wy możecie wyjawić swoją pomoc charytatywnymi wnioskami, pieniędzy albo kupić jakieś prezenty naszych ukraińskich rzemieślników. A також можете побачити на нашому концерті вистави від уталентованих українських ремісельників від фундації Art Cluster. Вони презентують свої вироби handmade, такі як забавки, пам'ятки, вянки, петриківський розпис oraz inni prezenty, które можете купити і допомогти українським жовнірам. Тим нашим виступом ми шануємо наших оборонців України і виражаємо велике вспарчя українському народу. І наразі на світі є тільки єдна релігія – то милость, єдний народ – то людськость і єдне прагнення – то покой. Спіначка, тор перешкод, з'їзд по лінії і складання калашникова – to tylko niektóre wyzwania rajdu obronnego pod kryptonimem Puszcza. Każdy harcerz będzie mógł sprawdzić swoje zdolności podczas tego wydarzenia. Odbędzie się ono w dniach od 14 do 16 kwietnia w Kamionkach. Organizatorem jest Związek Harcerstwa Polskiego, konkretnie Ratajska 45. Poznańska Drużyna Harcerska BUR imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego.
Jesteśmy bowiem drużyną o specjalności obronnej, czyli dość nietypowej wśród całego Związku Harcerstwa Polskiego. Związanego, może się to kojarzyć bardzo mocno z militariami, ale ja powiedziałbym w skrócie, że jest to pewnego rodzaju działanie pod presją, nauka działania w zespole, innych umiejętności, chociażby linowych, strzeleckich i takich, można powiedzieć, bardziej sprawnościowych. Dlatego też powstała idea rajdu obronnego. Chcemy pokazać tym innym środowiskom harcerskim, jak i wszystkim, którzy słyszą o Związku Harcerstwa Polskiego, że ta obronność może być ciekawa, może być fajna i może przede wszystkim sprawiać dużo radości. To już 10. edycja rajdu obronnego. Do rajdu mogą zgłaszać się drużyny z okolic i całej Polski. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na profilu rajdu na Facebooku. Dodatkowy ruch czy dodatkowe kalorie? Ten dylemat mamy wszyscy. Okazuje się jednak, że te przeciwności można połączyć. W niedzielę 12 lutego w parku nad Wartą przy osiedlu Piastowskim odbył się już 14. bieg czekoladowy. Zobaczycie, że trasa jest urozmaicona i no, trzeba dobrze rozplanować siły. No najsłodszy bieg, jaki może być. Czekoladowy, nie? 3, 2, 1. Zapraszam! Już po raz 14 spotkaliśmy się na biegu czekoladowym, żeby wspólnie świętować walentynki. Dlaczego czekolada? Do biegania niektórych trzeba skusić, a do kuszenia najlepsza jest czekolada. I czekolada, jak podkreśla pan doktor Maciej Nowak, też jest doskonałym suplementem sportowym w diecie sportowca. To, co jest też charakterystyczne dla naszego biegu, że trzy pokolenia, dzieci, dorośli, dziadkowie, dzieciaki biegają, dziadkowie w marszu Nordic Walking znajdują swoją przyjemność. Dla zdrowia, dla biegania. Biegam, żeby tą kondycję mieć jakąś i przedłużać sobie troszeczkę życie, bo wiadomo, że PESEL-u się nie przesunie, nie? Ale i przy okazji czekolada, to dla wnuków. Będzie przekazana żonie, bo lubię czekoladę. Tylko trzeba właśnie uważać, jeśli chodzi o to, ile tej czekolady zjemy, nie? Jeszcze czekoladę bardzo lubię, lubię bardzo sport, lubię bardzo bieganie. Aż przyciągnęła mnie tutaj organizacja, fajna jest impreza. Bardzo sympatyczni organizatorzy, no i przede wszystkim moi przyjaciele biegowi, z którymi biegam na co dzień w różnych zawodach biegowych. No ruch jest wskazany jak najbardziej. Dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia. No dla wszystkiego, także wszystkim to polecam. I cholesterol mam inny już, i cukier zrównoważony. Ja z synami biegnę. No ja z chęcią po biegu sobie zażyję trochę takiej czekolady. A ja tylko dodam, że Maciej jak widzi słodycze to kwiczy, więc musi tutaj być. A wszystkich łączy też chęć pomagania innym. Numer jeden w tym roku licytacja dla 7-letniego Kasperka z Kalisza. Kolejna piąteczka, żeby spalić te ciasteczko. Dystans krótki, ale jak widać, tutaj też są zawodnicy, którzy chcą się sprawdzić, co po tej zimie zostało, czy ta praca nie poszła na marne, a już niebawem wiosna i zaczną się poważne starty, a dla większości to jest zabawa. Zresztą zawsze podkreślam, że w biegu najważniejsza jest frajda, uśmiech. Tłusty czwartek to ostatni dzień karnawału. Z tej okazji jemy pączki. My zapytaliśmy przychodniów o to, ile pączków wystarczy im, aby należycie świętować tłusty czwartek. Czy pan jadł dzisiaj już pączka? Nie, to będzie mój pierwszy dzisiaj, właśnie idę szukać. No i gdzie właśnie najlepiej? No nie wiem, właśnie mam nadzieję, że tutaj w cukierni Elit będę jadł, chociaż nie jestem pewien, czy mają. Jak nie, to będę jeszcze się rozglądał. Na końcu jest taki sklep osiedlowy Jabłuszko i tam mają bardzo dobre, więc jak nie, to pójdę tam. Ile pączków dzisiaj planuje pan zjeść? No mam przygotowaną trochę sportową dietę, więc myślę, że tak do 3 max. Chociaż jestem chudy, to mogę ładować w opór. Ile tych pączków dzisiaj pan zamierza zjeść? Miałem zamiar 3. Ale sam? Z kimś? Jaki jest plan na to? Będę się uczył do egzaminu na jutro, więc sam. No, dzisiaj można jeść bez umiaru. A jaki jest plan? Ile pani kupi? Słucham? Ile pani kupi tych pączków? No tak myślałam o 20. I kto będzie je jadł? No ja, mąż i syn. Jest inflacja, wszystko drożeje, a mimo wszystko co, na pączkach? Na te pączki warto wydać te pieniądze. Jakieś ulubione mają państwo? Różą, pomarańcze. A pan? Obojętno. Czy jadł pan pączkę dzisiaj? Jeszcze nie, bo
Nie. No właśnie, ale chyba będzie pan jadł, tak? Czy jest to w planach? Chyba tak, bo chciałam takie całe pudełko kupić dla siebie, dla rodziny, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. Wszyscy ludzie w Polsce dzisiaj jedzą pączki. To takie nasze święto. Nie, ja nie będę jadł, nie przepadam za nimi. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 23 lutego, jak zwykle w czwartek o 16:30. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.